Kawałek lata to film o budowaniu relacji między ludźmi i film o tym, jak bardzo kruche są te relacje, jak bardzo łatwo zrobić ten jeden krok za daleko i je zburzyć. Ale też jest to film o przyrodzie, która dopowiada nasze życie. Bardzo chciałam zrobić taki film w ogóle o kruchości relacji między ludźmi, o takim przyciąganiu się, zbliżaniu i odseparowywaniu. I o czymś takim bardzo kruchym. I to była jakby pierwsza myśl. Druga to było to, żeby zatopić w ogóle tą ideę w takiej przyrodzie bieszczadzkiej, ponieważ stamtąd pochodzę i jakby te strony są mi bardzo bliskie. No i tak szukałam. I w zasadzie ta cała idea się zmaterializowała w momencie, kiedy spotkałam pana Zygmunta Furdygiela, głównego bohatera filmu, no właśnie wypalacza, osobę zupełnie wspaniałą. Ja już teraz jakby z perspektywy lat myślę, że mogę powiedzieć, że się bardzo zaprzyjaźniliśmy. I to pan Zygmunt dał mi dostęp właśnie do swojego świata, wpuścił nas z kamerą w ten świat. No i też powiedział, że każdego lata odnawia kontakty ze swoim wnukiem, który tam przyjeżdża i który uczy się jakby przy jego boku życia. I właśnie tak przyjechaliśmy z tą kamerą w momencie, kiedy dla tego pana Zygmunta i jego wnuka rozpoczął się ten czas, kiedy mają tylko dla siebie i kiedy mogą się wzajemnie siebie uczyć. Patryk bardzo szybko jakby się wchodził w tą rzeczywistość dziadka tak naprawdę. On zaczął współodczuwać to, co pan Zygmunt. Natomiast no właśnie o tym jest film, że bardzo łatwo zrobi się jeden krok za dużo w którąś ze stron, żeby znowu ta relacja może nie tyle wróciła do punktu wyjścia, co jak gdyby pojawiła się na niej skaza. No i takim metaforycznym myśleniem było właśnie budowanie tamy, ten jeden kamyk do drugiego, natomiast przychodzi większa woda, no i z tej tamy jakby nic nie zostaje.